Cześć, dzisiaj zapraszam Was na 10-minutowy trening brzucha. Znowu ten z serii prostych i przyjemnych, dlatego że nie robimy żadnych ćwiczeń na rękach, ani też nie będziemy mocno nadwyrężać odcinka lędziowego. Oczywiście, jeżeli wykonacie te ćwiczenia poprawnie, tak jak Wam powiem, więc jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy. Jak przy każdym naszym treningu, zaczynamy od aktywacji, kładziemy się na plecy i skupiamy się na podwijaniu miednicy tak, żeby odcinek lędziowy leżał na ziemi, ale troszeczkę sobie utrudnimy, dając ręce do tyłu. Mocno skupiamy się na podwijaniu miednicy i na zmianę. Dociskamy odcinek lędziowy, luzujemy, dociskamy, luzujemy. Starajcie się to robić oczywiście mięśniami brzucha. Stajemy w tej samej pozycji, dajemy sobie ręce do góry i najpierw opuszczamy jedną nogę, czyli druga jest cały czas w górze, czyli powiedzmy sobie, że najpierw lewa jest cały czas w górze, a prawą opuszczamy, nie dotykając jej do ziemi. Mocno skupiamy się na tym, żeby odcinek lędziowy był cały czas przyczepiony do ziemi i tak jak zawsze ruch powinien wychodzić z brzucha. Możecie sobie właśnie też położyć ręce na brzuchu i kontrolować, jak on pracuje. Zaraz będziemy robić drugą stronę. I teraz robimy dokładnie to samo, podwijamy miednicę, ale już nie jednostronnie, tylko robimy na zmianę, tak żeby jeszcze mocniej to poczuć. Pamiętajcie tylko właśnie o tym, żeby odcinek lędźwiowy był cały czas na ziemi i żeby nie walić nogami w ziemię. Kolejne ćwiczenie to knee hug, czyli leżymy sobie dalej na plecach i mając najpierw proste ręce i proste nogi, robimy właśnie taki przytulas i staramy się rękoma dotknąć albo stóp, albo kostek, przy czym podnosimy trochę głowę, podnosimy też łopatki, ale pamiętajcie tutaj o tym, żeby głowa nie była przyczepiona do klatki piersiowej, tylko żeby była w neutralnej pozycji, patrzymy się delikatnie do góry po skosie i bardzo mocno spinamy brzuch, odcinek lędźwiowy oczywiście jak zawsze na ziemi. No parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Reverse crunch. Unosimy głowę i możemy lekko sobie ją podtrzymać rękoma, ale znowu pamiętajcie, żeby nie dociskać brody do klatki piersiowej i unosimy zarówno nogi, jak i pośladki do góry, mocno napinając brzuch, opuszczając delikatnie, tylko dotykamy ziemię stopami i potem znowu do góry mocno dopinamy brzuch i luzujemy. Thank you.
jesteśmy cały czas w tej samej pozycji i robimy one leg bicycle, czyli po prostu robimy rowerek, ale najpierw znowu jednostronnie, mocno skupiamy się na tym, żeby całość wychodziła z mięśni brzucha, głowa leży sobie na ziemi i staramy się wyprostować nogę jak najniżej ziemi, ale nie dotykając jej. I zaraz będziemy robić to samo, ale po drugiej stronie. Następnie mamy dead bug, zginamy nogi, ręce mamy prosto i opuszczając prawą nogę, opuszczamy lewą rękę, czyli na zmianę, nie dotykamy stopami ziemi, cały czas napięcie w brzuchu i pracujemy. Przechodzimy do spięć. Najpierw robimy spięcie klasyczne, potem spięcie po skosie, czyli będziemy też pracować tutaj nad mięśniami skośnymi brzucha, potem znowu klasyczne spięcie i spięcie po skosie, ale z drugiej strony. Głowa, tak jak już wcześniej mówiłam, jest przedłużeniem tułowia, nie nadwyrężamy szyi i nie ciągniemy spięcia z szyi, tylko pamiętajcie, cały czas z brzucha. Skupcie się na tym, żeby robić spięcie, mocno spinać brzuch, żeby nie robiła nam się taka górka, tylko właśnie, żeby te mięśnie były maksymalnie napięte. I przy skosie pracujemy też ręką, czyli lewa ręka idzie do prawej kostki. A teraz robimy po prostu klasyczne spięcia. Oczywiście odcinek lędziowy cały czas leży na ziemi i spinając mocno skupiamy się właśnie, żeby jak najmocniej spiąć brzuch. Przedostatnie już ćwiczenie to pulsowanie w spięciu. Tutaj w żadnym momencie nie kończymy ruchu, tylko cały czas właśnie trwamy w nim. Robimy puls, puls, puls i skupcie się tutaj znowu na tym, żeby ruch wychodził tylko i wyłącznie z mięśni brzucha. Na samym końcu robimy knee bend up hold, czyli znowu zginamy nogi 90 stopni w kolanach, unosimy łopatki, unosimy głowę,
która jest przedłużeniem tułowia, ręce proste i przez cały czas z całej siły trzymamy brzuch. Odcinek lędziowy oczywiście jest na ziemi. Girl, you should wear a name tag. 'Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way I can show you. Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał i bruchy palą. Jeżeli nie wiecie, z czym go połączyć, zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie co tydzień wrzucam nowe plany treningowe, które są złożone z treningów, które znajdziecie właśnie tutaj na YouTubie. A teraz dziękuję już Wam za wspólny trening i mam nadzieję, do zobaczenia. Pa!